Trzecia kolejka bez leśnicy czwartej Ligi Opolskiej. Jesteśmy po meczu Polonii Nysa z LZS Piotrówka. A ze mną przy mikrofonie jest pan Tejk Szczyniama, zawodnik LZS Piotrówki. Witam, dzień dobry. Proszę mi powiedzieć, bo jednak ten sezon nie najlepiej zaczęliście. Od porażki, remisu, dzisiaj zwycięstwo. Co wam trener powiedział w szatni? Na co was uczulał przed tym spotkaniem? Wiesz, tak jak już zaczynałem ligi dwa tygodnie temu, na razie jest takie, wiesz, jest nowa drużyna, na razie szukaj takie kombinacje, tak dalej. Trener mówi, iść na boisko i pokaż co masz najlepsze i robisz, to dlaczego wygrałem mecz. Dzisiaj pan strzelił bramkę, dołożył pan asystę, mógł pan strzelić jeszcze drugą bramkę, jednak piłka odbiła się nieszczęśliwie od poprzeczki, wyleciała poza linię bramkową. Jest pan zadowolony ze swojego występu? Nie jestem zadowolony. Jestem zadowolony, wygrałem mecz 2-1 i ja na moją stronę nie jestem zadowolony. Dlaczego? Miał ile? 5 sytuacji, strzela jeden bramkę, ja nie jestem zadowolony, ale będzie próby następny mecz i zobaczymy jak będzie wyglądał. Już za 4 dni starcie z KS Krasiejów. 3 punkty to jest realny cel, tak jak trener pewnie z wami już analizował to spotkanie. Ja na razie nie wiem jak drużyna jest, ale ciekawe na informacje za trenera, potem będzie idzie do gry. Dziękuję za wywiad ze mną, przy mikrofonie był pan Tejk Szurczyniama. Dzięki, na razie.